Hioma Essie, dziennik badań. Interfejs Caunu. Sfinalizowałyśmy z Mają prototyp interfejsu dla Caunu. Mam nadzieję, że dzięki temu nasz zespół będzie mógł go dokładnie zbadać. Ten system jest zaprojektowany jak orkiestra, w której główny dyrygent kieruje symfonią umysłów, aby zachowywały się jak rozproszona sieć. Ten pomysł zrodził się dzięki obserwacji tego, jak działają sieci zbiorowe, takie jak SIVA czy VEX-ów. Liczymy na to, że uda nam się zebrać i przetworzyć dużą ilość danych psychicznych emitowanych przez Caun. Przekształcić je w coś zrozumiałego. Jeśli nam się to uda, interfejs będzie punktem wyjścia dla wszystkich przyszłych badań związanych z Caunem. Ryzyko związane z taką integracją jest wysokie. Szacowana śmiertelność to... Ale... Ja... Nie wiem, co robię. To jest złe. Bardzo złe. Nie powinniśmy... Ona mówi tylko o przetrwaniu. Myśl przyszłościowo. A co z twoim przetrwaniem? Z twoim sercem? Moim sercem? Nie mogę tego robić. Nie mogę. Nie potrafię. Niech to. Znów widzę cień siebie w Mai Sundaresh. Człowieka, którym mógłbym się stać, gdybym pozwolił, aby nadal kierowała mną obsesja. Boję się, co ujawni kolejne nagranie. Ja też.